Polski olbrzyma. Rury zawyły ze strachu przed dniem. Znów się zaczyna taniec pingwina na szkle. Zwieja śniadanie w gazetę. Chowa pod skrzydło pysk blady jak wosk. Dziób mu się zgina, rośnie łysina. Powrót do starych czasów. Na pewno jest tak, że mam te czasy w swojej biografii. W żaden sposób się nie odcinam, nie uchylam. Bardzo się cieszę, że mam to w swojej biografii, ponieważ to były super fajne czasy w moim życiu, w mojej karierze zawodowej. Ja nie lubię tego określenia, no ale tak to się określa. Czyli bardzo istotne czasy, więc rzeczywiście z dużym sentymentem po prostu wspominam tam te piosenki. To jest kawał mojego życia i z moich sentymentów. Męskie głosy, no z racji płci po prostu działają na mnie zdecydowanie bardziej niż kobiece. Więc jak myślałam o gościach, których chcę zaprosić, to stwierdziłam, że męskie głosy to po prostu tak fajnie współbrzmi. Tam jeszcze jeden głos mniej znanej postaci, mówię o Macieju Sobczaku, ale za to jaki wokal, po prostu bajeczny. Kierowałam się głównie sprawami moich sentymentów do męskich głosów. Właśnie Maciej Sobczak, przepiękny męski głos. Piotrek Cugowski, uważam, że absolutnie jeden z absolutnie najlepszych głosów w tym kraju, jaki się urodził. No i Marek Jackowski, legenda. I tak się złożyło, że krótko przed tym koncertem zdarzyło nam się spotkać w ogóle jakby face to face, tak w realu, dlatego że całe lata 80. wycieraliśmy te same deski, tych samych scen, 80., 90., ale nigdy nie spotkaliśmy się osobiście, nigdy. Po prostu tak to organizatorzy jakoś sprytnie układali, nie mieliśmy, to nie były żadne warunki koncertowe, po prostu na wszelki wypadek chyba tak to organizatorzy organizowali. Fakt jest taki, że nigdy nie spotkaliśmy się osobiście, dopiero no niestety krótko przed jego śmiercią. Szkoda. Jaka jest recepta na utrzymanie tak pięknej barwy głosu? No bo to naprawdę nie jest, to jest sztuka. Ja myślę, że ja wiem, czy jest recepta na utrzymanie barwy jakiegokolwiek głosu. Myślę, że cały czas wracam do tych emocji, ale emocje są w muzyce, myślę, że w każdej dziedzinie sztuki najistotniejsze, bo ma to działać na emocje i jest to jakby uzewnętrznianie swoich emocji. I w sprawie głosu, no chyba na tym samym to polega. No gdybym się zastanawiała, czy aby brzmi to tak samo jak kiedyś, czy zachowam takie, a nie inne dźwięki. Dzisiaj jestem na przykład nieco nadwyrężona gardłowo, ale myślę, że poziom emocji powoduje to, że wydobywam jednak z siebie dźwięki, których prawdopodobnie takich czysto skalkulowany, wyrafinowany i zimny sposób w takim nastroju pewnie bym ich nie wydobyła z siebie. Jaka jest recepta na utrzymanie takiej doskonałej formy? Dziękuję serdecznie. Ja nie wiem, czy ta forma jest taka doskonała. Znam, bywa lepiej, ale cały czas to jest tak. Muzyka tak działa. Po prostu muzyka tak działa. Państwo też się bawiliście tam świetnie i tak sobie myślę, że w innych sytuacjach na co dzień w domu nie pląsacie w ten sposób, ale to jest tak, że są takie momenty, kiedy emocje tak nas rozgrzewają, ta muzyka nas tak rozgrzewa, że gdzieś tam z siebie wydobywamy te rzeczy, które nie jesteśmy w stanie w innych okolicznościach wydobyć. A w jaki utwór pani największe te emocje wzbudza? Nie ma czegoś takiego, że jeden utwór. Ja myślę, że nastrój, który się wytworzy, to na pewno, bo na pewno jestem kojarzona z ostrymi utworami i rzeczywiście jest tak, że jak słyszę gitarę, naprawdę mocno grającą gitarę, to mnie podkręca bardzo. Ale są też utwory, których dla mnie jest zawsze za mało, czyli te spokojne, nastrojowe, których się więcej po prostu w koncercie nie chce zmieścić, a jest ich znacznie więcej w repertuarze. I te utwory kocham także, bo one wytwarzają taki klimat,
no, którego nie można osiągnąć przy tej ostrej muzie. Także może to jest tak, że tą muzykę kocham za to, że jest taki szeroki, takie szerokie spektrum odczuć i no, tak to działa. Jest Pani skojarzone z jednym utworem, Szklaną pogodą. Czy to nie mówi Pani w cholerkę, dlaczego w tym akurat tym utworem, jak mam tyle innych utworów? Czasami tak jest, rzeczywiście. No nie ma co ukrywać, że marzyłoby mi się, żeby wszyscy ludzie, tak jak chętnie śpiewają Szklaną pogodę, tak śpiewali najnowsze moje utwory, ale po pierwsze to są inne czasy, bardzo często też działamy emocjami, ta piosenka przypomina nam inne czasy, czasy naszej młodości. Ja nie mówię, że lepsze czasy w ogólności, ale czasy naszej młodości, więc dla nas subiektywnie lepsze. A jednocześnie tak sobie myślę, że grzechem jest narzekać na to, że jestem z tą Szklaną pogodą identyfikowana, bo bardzo, bardzo wielu doskonałych wokalistów marzyłoby o tym, żeby mieć taki jeden chociaż utwór w swoim repertuarze, żeby go z tym wokalistą identyfikowano. Dla każdej kobiety urodziny to jest depresja. Czy dla Pani również? A depresja może nie, depresja nie, ale rzeczywiście jest tak, że od pewnego momentu zaczynam zauważać, coś mi się nie zgadza. Coś mi się nie zgadza, może się do tego przyzwyczaję, na to liczę. Małgorzata Ostrowska, lata 80., ostry makijaż, fryzura prawie taka sama. Po drodze były długie włosy. Były długie włosy, tak. Po drodze, ale ten ostry makijaż to był taki znak rozpoznawczy twój na scenie. Co myślisz teraz, kiedy o Małgosi Ostrowskiej dzisiaj? Ja się bardzo cieszę, że na taki pomysł wpadłam, ponieważ to stworzyło taką możliwość wyrażenia siebie także w rysunku, ponieważ te makijaże to było często, za każdym razem były inne. One były robione czasami przez godzinę, czasami przez półtorej godziny, ponieważ tyle czasu było w garderobie przed wyjściem. I to mi na pewno pomagało też nakręcić się, jakby wprowadzić w nastrój zupełnie innego świata, niecodziennego świata. Trzeba pamiętać, że ten świat dookoła wówczas był bardzo szary, mało ciekawy i myślę, że to był troszeczkę jakby mój wewnętrzny sprzeciw, moja manifestacja tego, że od życia oczekuję troszeczkę więcej kolorów. Technologia się zmienia, ona wpływa na życie też muzyków na pewno. No, choćby po tym można rozpoznać, że kiedyś się z tymi zapalniczkami w nocy tak podnosiła, a teraz komórki. Komórka. Zauważa Pani też, że ta widownia się zmienia? Zmienia się widownia, ale bardzo piękne jest to, że przekazuje się jednak, ta muzyka przechodzi z pokolenia na pokolenie i czasami jestem naprawdę bardzo zdziwiona, jak młodzi ludzie, ludzie, którzy są młodsi od tych piosenek, które śpiewam na scenie, znają teksty, znają piosenki i śpiewają. I to jest piękne. Ja dzisiaj dostałam w prezencie od jednej z fanek dwa zeszyty zawiązane na kokardkę, dwa zeszyty wycinków prasowych, które ona jako fanka wiele lat temu, przez wiele lat zbierała. I to jest super, to jest jakby dowód na to, jak fani dojrzewają i jakie to jest, nie zawsze tak jest, ale czasami jest to takie naturalne i to jest super, to jest piękne, ponieważ wiadomo jest, że wszystkim nam czas upływa w równym stopniu, zmieniamy się, zmienia się myślenie i ona jakby w pewien sposób zamknęła swój rozdział jakiegoś swojego życia, co nie znaczy, że nie zna piosenek. Śpiewała je pod sceną i śpiewała także te najnowsze, czyli to jest inny rodzaj państwa, inny rodzaj publiczności. Fajnie, kiedy to się tak zmienia zgodnie z naturą, z tym upływem czasu, to jest dojrzałe i tak być może, to może być równie piękne. Artyści różnie reagują na pytania. Ma Pani takie pytanie, którego nigdy by Pani chciała usłyszeć?
Jeśli mam takie pytanie, to na pewno go nie powtórzę, jeżeli nie chcę go usłyszeć. Faktem jest, że nie mogę sobie takiego pytania w tej chwili skojarzyć. Nie lubię szczególnie pytań o bardzo prywatne rzeczy. Gra. Nie. Trzeba wiedzieć, albo nie trzeba, ale zdradzę. Dominik pracuje w tym zespole już prawie 10 rok. 8 lat pracował jako pracownik techniczny, nosił sprzęt, rozkładał sprzęt, próbował i tak dalej, i po prostu 8 lat dojrzewał i zarabiał na to, żeby wyjść na scenę, bo on ma także swój zespół, od lat gra na gitarze, różne zespoły się zmieniały i tak dalej, dojrzewał. No i nie, to nie jest tak przetrzymanie syna. Na pewno jest tak, że cieszę się, że gra, ale ja się cieszę też, że gra, że dojrzał do tego, bo gra tak, że może już zagrać ze mną. Parę lat temu mógłby grać, ale jeszcze nie dojrzał. Jeszcze nie był na tyle dobry. Cieszy mnie jego rozwój. A nigdy nie powiedział: mamo, nie szalej, tak na scenie by ci nie wypada? Nie powiedział tego nigdy. Nie. Jego muzyka też bardzo podkręca. Widzę, że dźwięki go rozsadzają i to jest super. Czyli wypuł to zmianie ma, bo myślałam w twoim stylu, właśnie akurat tego opaniowany stylu, że był czas taki, że musiałaś fajnie z nim rozstać w tej koncerty. No, to były straszne czasy. Dla kobiety straszne czasy. Teraz nadrabiacie te czasy w jakiś sposób, rozmawiacie, bo zapewne już nie mieszkacie razem, to jest dorosły facet, ale jak spotykacie... razem, boli, ale nie mieszkamy razem, no. A kiedy się spotykacie, rozmawiacie o sprawach prywatnych, czy o sprawach firmowych, to znaczy o tym, jak zagrać, co zrobić, żeby było lepiej? No, tak, jak najbardziej rozmawiamy. Jest bardzo kreatywny, bardzo. Czyli mama bierze pod uwagę rady syna? Oczywiście, że tak. Jest członkiem zespołu, który ma swoje zdanie, zawsze miał swoje zdanie. Bardzo wcześnie, w bardzo wczesnej młodości, w bardzo wczesnym dzieciństwie był człowiekiem z określonym swoim zdaniem i super, to mi się podoba.